Witajcie, moi drodzy, w ten piękny dzionek. U nas się ociepliło. Ja dzisiaj wyglądam, jakby mnie piorun strzelił, ale to nic. Jadę do fryzjera, do mojej córki, do tej współlokatorki, która robi fajnie włosy. W sumie odnalazłam ją całkiem niedawno. Kiedyś jeździłam specjalnie do fryzjera, żeby mi zrobiła właśnie balejaż czy pasemka, nie wiem jak zwał, tak zwał. Zależy, jaki fryzjer robi coś takiego i jak to nazywa. Mi to jest obojętnie ważne, żeby mi zrobiła fryzurę taką, jaką ja chcę. Oczywiście chodzi mi o kolor, bo już mam bardzo duże odrosty. No, i muszę się zrobić znowu jak do ludzi. Już od dawna planowałam jechać, ale nigdy nie było czasu i pieniędzy oczywiście. No bo ciągle remont, coś było do roboty. A teraz w końcu się już umówiłam z koleżanką, no i jadę. Fuh, coś mi tutaj wieje. Wiaterek. Powiem wam, że jestem nawet zadowolona, że koleżanka mojej córki umie i potrafi zrobić tak, jak ja chcę, bo nie każda fryzjerka zrobi fryzurę i zrobi włosy, czyli mam na myśli położenie koloru, tak jak powinno być. No, zdarzały się już u mnie różne cuda, wychodziły włosy, ale ślizgo, wychodziły włosy żółte, lekko czerwone, wiecie jak to jest, nie? Wiecie co, ale jest tak ślizgo, że zaraz tutaj wywinę jakiegoś orła. Jeszcze tak daleko stoi ten mój samochód, muszę tutaj lecieć po niego. No, ale już jestem na miejscu. Cieszę się, córka już dzwoniła. Mama, weź ze sobą mleko, bo wiecie, wiesz, mama, ja teraz jestem na redukcji i potrzebuję 1,5%, a koleżanka kupiła 3,2. Ale jaja, prawda? Dobrze, się cieszę, jeżeli dba o zdrowie i to ma jej pomóc. Bardzo chętnie wzięłam to mleko. Ale zimno się zrobiło. Dobra, otwieram to autko i jedziemy. Nie kropek sobie zrobi pasemka. Już usiadł na krześle i się przygotowuje. Ti z buju. Może pójdę potem? Dobra, to zaczynaj robić mnie ładną. Dostałam nawet serniczek. Słuchajcie, pełna obsługa u mojej córki. Chyba będzie mi kładę pani wstać na chwilę? Mogę wstać. Tak, będzie mi lepiej. Okej. Przesunęłam się. Blisko. Dobra, dobrze widzisz? Tak, dobrze. Okej. Okay. Nie wiem, mogę się oprzeć, czy nie za bardzo? Obojętnie. Dobra. Powiesz, jak długo już jesteś w Hamburgu? Już tak z ponad 11-12 lat będzie. Ja 10 lat tutaj przyjechałam. A jak rodzice ci powiedzieli, że jedziecie do Niemiec, to co, jak zareagowałaś? No, z mamą tylko przyjechaliśmy tutaj. Aha, z mamą. No a jak zareagowałaś, jak mama ci o tym powiedziała, że wyjeżdżasz do innego kraju? Cieszyłam się bardzo, bo chciałam z mamą być. Dwa lata mieszkałam z bratem u dziadków. Aha. Chciałam być z mamą. No to wcale nie wątpię, że się cieszyłaś w takim razie. Na początku było ciężko w szkole, ale potem dałam już radę. Z językiem czy jak? Dokładnie tak. Aha. Ale to też byli Polacy w szkole. I było już takie ciężkie, żeby z kimś porozmawiać. Aha. Okej. Okay. Podoba ci się Hamburg? Tak, podoba mi się. Nie chciałabyś już wracać nigdy do Polski? Chcę się może kiedyś powróciła. Ale na chwilę obecną nie widzę tego, żeby wrócić. No tak. A czemu zostałaś fryzjerką? Ponieważ... Już myślałam o tym bardzo długo. Robiłam dwa razy praktyki w 8-9 klasie w salonie fryzjerskim. Mi się to spodobało.
Nic innego też nie próbowałam. Okay. Po prostu się w rodzicielstwo bardziej spodobało. Okay. Czułam to po prostu, że chcę być fryzjerką. A patrzałaś na to, ile będziesz zarabiała w przyszłości, jak wybierałaś ten zawód? Też patrzałam, tak. Wiadomo, nie było to dużo, ale podobało mi się to. Wolę coś robić, co mi się podoba, niż robić coś za większe pieniądze, skoro mi się to nie będzie podobać. Dobre myślenie. Podoba mi się. Czyli jesteś zadowolona z tego, że skończyłaś fryzjerstwo i jesteś łapurą. Tak. Widzicie, nie wszyscy są niezadowoleni, że wyjeżdżają za granicę. Niektórzy są bardzo z tego powodu szczęśliwi. No ja to czuć po prostu. Tak. Moja córka też jest szczęśliwa, że jest w Hamburgu. Na początku jest, nie będzie łatwo, ale po to człowiek się przyzwyczai. Z językiem nie jest problem. Z językiem tak, ale po angielsku też się dobrze dogadasz wszędzie. No tak, ale chyba nie wszędzie też umią, nie, a po angielsku nie. Niemcy zazwyczaj potrafią po niemiecku. No, ja się spotkałam, że dużo Niemców nie umiem, bynajmniej z tej starszej generacji, nie? Ci młodzi to na pewno tak, ale ci z tej starszej generacji chyba nie do końca, co? Młodzi starsi potrafią, w sensie w mojej pracy to każdy potrafi. Tak? Oprócz mnie. Tak. Ja tak średnio. Ja uczyłam się, ale to nie dla mnie. Też tego nie czuję. Znaczy się ja w ogóle języka nie, obcego nie czuję. Ja się nauczyłam niemieckiego, ale to była wiesz, walka przez ogień. Kilka razy chciałam wracać do Polski, bo mi nie szło z językiem. No, ale to było, minęło. Wiesz, że w Hamburgu ciężko dobrą fryzjerkę, nie? No wiem o tym. No. Dlatego zawsze tutaj nie chodziłam do fryzjera, tylko w Polsce. Tak. Kiedyś. No, chodziłam do fryzjera. Dokładnie. Ja pamiętam, jak pierwszy raz poszłam tutaj do niemieckiego fryzjera, to jak wyszłam, to płakałam. Dość, że mnie skasowała, bardzo dużo pieniędzy, to jeszcze mnie tak obcięła, krzywo, że nie mogłam na siebie patrzeć. Szukałam od razu kogoś innego z Polski, żeby mi to poprawił, bo okropnie wyglądało. Ale w Polsce tak samo potrafią zniszczyć włosy, słyszałam. Wiesz co? Ja zawsze chodziłam do fryzjera, którego polecała moja mama. Bo ona wiecznie sobie zawsze robiła te balejaże, farbowała, ścinała. Ona bardzo często chodzi do fryzjera w Polsce. I ona mi zawsze polecała tam kogoś. Idź do tej i do tej, ta dobrze robi. I w sumie nigdy nie trafiłam na to, żeby mi ktoś popsuł włosy, nie? Ale zdarzyło mi się tutaj, w Niemczech. Tutaj, okej. Okay. A co to był za salon? Nie chcę zdradzać. Ale to też była Polka. Polka, okej. Okay. No. I byłam u niej raz zrobiła mi włosy i to był pierwszy i ostatni raz. Aha. I znowu szukałam, no i natrafiłam na ciebie, no bo córka mi powiedziała, o, bo moja koleżanka robi. No dobra, mówię, to spróbuję. Mówię, Polka? Polka. No to jak Polka, to spróbuję. A jak Niemka, to już nie. Nie, nie wiem czemu. Mam jakiś... Po tym pierwszym razie, jak byłam u Niemki, jakoś tak, nie wiem, nie chciałam próbować po raz kolejny, nie? Mhm. Więc szukałam, z tej, którą miałam, to w sumie byłam bardzo zadowolona, ale ona pracuje tylko do godziny 15 i nie zawsze mogłam do niej jechać, nie? A to bardzo krótko. No, bo ona nie robi tego całego etatu, tylko jakąś tam część, ileś godzin i ona o 15 się zawija do domu, no to ja już nie zdążę do niej podjechać, żeby mi włosy zrobiła. A w ogóle, wiesz, z ścięciem to jest nie problem, nie? Bo to krótko trwa. Ale jak idziesz na taki balejaż, to jest minimum 2 godziny, nie? No. Zależy też od długości włosów. Czasem trwa to do
Czekaj, to na jakimś salonie siedziałam 5 godzin. No, tak mi robili całą głowę. No bo ty masz długie włosy, nie? U mnie to zawsze krótko trwa. Miałam bardzo zniszczone też włosy. I przez to. Ale masz zniszczone? Przecież młoda jesteś, no co ty? No to farbowane. No to nie farbuj. Młoda jeszcze jesteś. No ja wiem, ja cały czas farbuję i też mam zniszczone włosy. Jakiś czas to miałam tak zniszczone, że musiałam obciąć prawie na chłopaka, tak po męsku, bo miałam tak zniszczone włosy, nie? Połamały mi się po prostu. Tak mi właśnie zniszczyło te włosy, nie? Masakra. Ale teraz już jest o wiele lepiej. Już nie robię tak często i... Pani mi powiedziała jedna w salonie, że 2 razy do roku powinno się tylko balejaż robić, bo... No to wystarczy, bo to jest takie naturalne. No. Tylko pasemka tak co 6-8 tygodni, zależy jak włosy rosną. No, ale nie wiem. Ja miałam właśnie bardzo często robione i wtedy mi się połamały te włosy. No, przez to, że one są bardzo cienkie. No, po moim tatusiu. Niektórzy mają takie ładne włosy, grube. Na przykład córka, nie? Jedna i druga, obydwie mają tak fajne, grube włosy. Ja też mam mega cienkie, to bym chciała mieć grube. A teraz są metody, żeby sobie pogrubić, przedłużyć. A, wszystko można teraz zrobić. Jak ma się kasiora, to... zagęszczenie włosów. No. Wszystko kosztuje, ale można wszystko zrobić. Kiedyś tak nie było takich metod, ani takiej możliwości. Kiedyś były jedne czasy. Może i były. Wiesz co, ja takich metod nie znam. Może jestem starszej daty, ale... ja nie pamiętam, bynajmniej za moich czasów, jak byłam młoda, że można coś takiego robić. Były farbowania włosów, były pasemka, ale żeby ktoś przedłużał włosy, albo coś w tym stylu. Nie wiem, może dlatego, że pochodzę z małej miejscowości, z takiej w sumie części Polski, gdzie byłam dość biedna i może dlatego tak to nie funkcjonowało. Nie wiem. Dwie godziny nawijania na pazurach. Teraz posmakujemy tego pięknego serniczka, który upiekła współlokatorka. Ach, to chyba zdejmiemy, bo mi będzie przeszkadzało. Ale wyglądam jak czarownica, prawda? Teraz zobaczymy pierwszy gryz. Nawet pyszny, ponoć z internetu przepis wzięła. Muszę przyznać, że całkiem. Włoski już są zrobione, kolorek jest, nie ma odrostów. Jeszcze troszeczkę będę musiała podsuszyć, ale ja nie jestem u fryzjera. Jestem tylko u córki na wizycie. Ale kolorek mi się podoba. Zaraz koleżanka przyjdzie i wytłumaczy, co mi tam nałożyła, bo ja, wiecie co, nie jestem żadną fryzjerką i nie wiem, o co chodzi. Ja się nie znam na tych tonerach, na tych tam farbach, rozjaśniaczach czy tego typu rzeczach, ale włosy w sumie układają mi się dobrze. Właściwie zawsze mi się dobrze układały, no bo fachowa ręka mi ścinała. Oczywiście ta sama osoba, która mi zrobiła włosy. Jak wam się podoba? Pytanie czy jak? Co jest? Pytanie czy jak? Nie będę pytań zadawać. Powiedz mi tylko, powiedz widzom, co tam użyłaś, bo ja się nie znam, żeby taki kolorek fajny wyszedł. A więc użyłam rozjaśniacza z procentem 6 i toner użyłam chłodny. 10, 11 użyłam. Tak, to jest toner chłodny. 10, 11 użyłam, tak. Ale ty chyba gęsto nakładałaś tych pasemek, nie? Bo są bardzo takie, nie rzadkie, tylko właśnie gęste. Myślę, że są bardzo takie cienkie, tak? No tak cienko zrobiłam, żeby było bardziej naturalnie, żeby nie wyglądało, że są takie paski. No właśnie, nie? I o to właśnie w tym chodzi, żeby nie były takie paskowate. Ale nie są też żółte, nie? Nie. A co zrobić, żeby nie były żółte? No właśnie toner na końcu nałożyć, chłodny. Jak długo ten toner działa potem? No utrzymuje się to, zależy jaki, ale z reguły się to tak do 2-3 tygodni utrzymuje. Potem jak włosy są lekko żółtawe, to fioletowy szampon albo odżywkę używać. No, to jest fachowa porada od specjalistki. Polecam serdecznie. Dobra, to ja już kończę. Jadę do domku i
Będę się cieszyć dalszą niedzielą. Cześć, trzymajcie się. Pa, pa.